Cześć, witam wszystkich ponownie na podlodówce. Jak widzicie, sprzęt już jest przygotowany i wyruszamy. Dzisiaj kolejny dzień poszukać ryby. Pogoda jest prześliczna, wreszcie po tygodniowych mrozach i śniegach wyszło słońce. No, spróbujemy coś dzisiaj też dla Was znaleźć, pokazać. Mam nadzieję, że się uda coś fajnego. Postaram się, żeby w tym tygodniu nie było wtopy, żeby wszystkie ryby się nagrały, które się wyciągnie. No ale tak jak wcześniej mówiłem, staram się uczyć za każdym razem i mam nadzieję, że będzie lepiej i lepiej. Widzimy się już na lodzie, jak się rozłożymy. Okej, mamy flagę. Pierwszą dzisiaj. Nic nie ma. Nie ma? Kręciło przed chwilą. To idziemy do drugiej, bo mamy jeszcze jedną flagę z tyłu. Jest rybka? Rybka jest. Nic, nie będziemy jej ustawiać. Zobaczymy, co się tam dzieje. Idziemy do drugiej. Może się coś ruszyło. Nic nie kręci. Troszeczkę wyciągnęło. Nic. Nie ma? Dwa fal starty. Tak. Nic nie ma. Sprawdzimy tylko rybkę, czy jest. Jest rybka. Okej. No nic, czekamy dalej. Ale coś się działo. Zawsze to jakaś niepewność. Może akurat coś jest z tym oczekiwaniem, że coś większego się trafi. Jakiś personalny rekordzik. Ustawiamy z powrotem. Jeszcze tamtą trzeba ustawić. Tak samo. No i nic. Mamy tutaj cztery flagi ustawione. Oprócz tego próbujemy coś w namiocie wyszarpać. Tak jak widzicie, pogoda jest rewelacyjna. Jest ciepło. Delikatny wiatr. Co jeszcze? Większość co jest na lodzie, to jest z autami. Tam lodu, akurat z tyłu jeden jedzie, nie wiem czy widać. Lodu jest prawie 19 cali. Jakby było 20 cali, to jest pół metra, czyli 19 to jest 47,5 cm. No to już trochę jest. Od jakichś 12-14 cali już można samochodem jeździć. Ja byłem raz na lodzie 3 km od brzegu, ale drugi raz się nie wybieram, ponieważ jak lód się zarwie, samochód wpadnie, to nie dość, że jest mandat za to, trzeba wyciągnąć samochód na własny koszt, no i jest auto zniszczone, nie? Jakoś a ubezpieczenie za to nie zapłaci. Ubezpieczenie za to nie zapłaci, dlatego mamy quada i staramy się jeździć quadem, samochód stoi z przyczepą na brzegu. No i tyle, no. Fajnie, że udało się nam dojechać. Nie wiem, zobaczcie jak koła tutaj delikatnie, śniegu jest dosyć dużo. Ten śnieg się ubił jeszcze, ale jest naprawdę dużo śniegu jest. Jest bardzo ciężko tutaj dojechać. Jesteśmy, tak jak mówię, no nie wiem, z półtorej kilometra może od brzegu. Większość porusza się samochodami, bo jest łatwiej. Natomiast ja nie chcę ryzykować, wolę dojechać tutaj quadem i tyle. No nic, idę ustawiać tamtą flagę. Mamy następną flagę. Leć po rybę. Powoli kręci. Okej. Coś jest. Coś jest. Damy może chwilę, żeby co? Co? Próbujemy? Ryzykujemy? Dawaj. Damy więcej luzu. Siedzi. Uhu. Pierwsza ryba dzisiaj.
Czekaj, najpierw trzeba ją wyciągnąć. Ładny. Ładny walleye. Ładny. Okej. No, ładny. Ładny walleye. Okej. Składaj to. Czekaj, muszę ci wyciągnąć kotwicę. Ładny walajik. Otwieraj. Okej. Bardzo ładny. Taki. No. Jak się nastroszył? Śliczny. Okej. Zmierzymy go, co? No. Przyniesiesz ten? Pewnie. Okej, zmierzymy teraz, zobaczymy. Co my tu mamy? Spokojnie. Okej. 15, 15,5 cala. Czyli można wziąć. Legalny do jedzenia od 15 do 20, ale my tutaj, proszę bardzo. Wypuścimy go. No dawaj. No dawaj, chłopie. Tak, byłeś silny. No dawaj. No. Co jest? Odpalamy. Trzeba przytrzymać, żeby ryba złapała tlenu. Żeby można było ją puścić. No dawaj. Poszedł, okej. Super. Ładna rybka. Na początek. Trzeba znowu ustawić. Może się coś trafi następnego. Ale początek był. Ktoś podchodzi. I odeszło. Dziękujemy dalej. Ryba się interesuje przynętą, podchodzi, ogląda, ale nie do końca jest zainteresowana, żeby ugryźć. Zmieniamy przynęty co 5 minut, jeżeli nie ma żadnego efektu. Próbowaliśmy jeszcze w innych miejscach, natomiast tutaj pokazuje nam najwięcej ryby i zostaliśmy już tutaj, tylko mówię, no zmiany temperatur, dużo śniegu jest na lodzie, tam jest dosyć ciemno, używamy przynęt troszeczkę jaśniejszych, żeby tą rybę bardziej zwabić i no nie wiem, zobaczymy, czy coś się uda. Cały czas nam ryba wychodzi, bawi się z nami, pokazuje się nam, że jest, ale po prostu nie chce zagryźć. Może to jeszcze nie jest ten czas. Spróbujemy jeszcze podżigować, zobaczymy, czym słońce niżej będzie się chyliło, może wtedy ryba się zrobi bardziej aktywna, bardziej wyjdzie na żer i po prostu będzie chciała bardziej zagryzać, bo teraz tylko się pokazuje, interesuje się, ale tak naprawdę nie chce zagryzać, nie wiem, już tyle przynęt, co było zmienionych, to brakuje mi po prostu pomysłów, ale no, dalej wędkujemy, zobaczymy, co z tego będzie. No i mamy rybę. Mam nadzieję, że uda się nam ją wyholować. Dzisiaj tak troszeczkę nam nie do końca to pomaga. Co to jest? Jak zwykle transducer, oczywiście, a jakby inaczej, nie udało się, no. Myślę, że to będzie catfish.
lecisz. Duży. Zobaczcie, jaki wielki kecior na złotą blaszkę. Okej. Musimy to odpiąć, otwieraj. Okej, ładnie zapięty. No otwieraj. Szybciej chcemy to go uwolnić i okej. Blaszka uwolniona. Tak jak widać, taki catfish. Kawał ryby. Okej. Coś takiego. Piękna rybka. No to wracasz do wody, chłopie. Ej, powoli. Okej, bye. Rybka wróciła do wody. No nic, miejmy nadzieję, że coś się ruszy. Coś się może ruszy. W każdym razie na razie udało nam się trafić. Mam nadzieję, że to nie jednorazowo w przynętę. Okej, bierzemy kolejną rybkę. Po prostu robię to tak, że zakładam rybkę. Okej, tutaj spróbuję wam pokazać. Coś takiego. Okej. I urywam jej łeb, żeby zostało tylko coś takiego. Tutaj, jak widzicie, są takie kuleczki, które robią hałas, jak ruszamy na dole. No i zobaczymy, czy coś uda się nam ponownie złowić. No i mamy rybkę. Zobaczymy, co to jest. Teraz kamerę włączyłem. Oczywiście w transducer. A, jest walajk, zobaczcie. Aj. Zaczepił się za lód. Aj, żeby nie urwał się. Tu zrobię. Okej. Stanął w poprzek w lodzie. Lodu jest ten. Ajejku. Okej, jest. Udało się. Jest. Jest taki walajk. Na główkę dźwigową. Zobaczcie, jaki ładny. Okay, od razu go zmierzymy. Ile on ma? 15 i kłoder. Okay, wypuszczamy chłopaka. Dziękujemy bardzo za współpracę. Okej. Okay. No płyniemy. Płyniemy. No dajesz. Okej, super. Tak jak widzieliście, lód jest bardzo, bardzo głęboki. Jeszcze ciężko jest rybkę wyciągnąć, ale super. Mamy to. Thank you.
flagę. Zaraz zobaczymy. Jest coś? Tak. No to mamy rybkę. Olej. Lód dzisiaj strasznie strzela. O, maluszek. Dzieciak. Nie wiem. Babcie, babcie. Prababcia to jest wypas, ale babcia to by była ok. Może zaraz przyprowadzi. Okay. No ale nic. Dzięki, że byłeś. Zawsze to coś. Zawsze nie na pusto. Składamy znowu. Okej. Oby jedna z wielu dzisiaj. I czekamy na babcię. Czekamy na babcię. Fajnie ciepło w plecy, ale wszystko marznie. W słońcu jest w miarę okej. Okay. Ale dziury wszystko zamarzają. Stawiamy. Okay. Pogoda jest dzisiaj dosyć fajna. Do bycia na zewnątrz jest rewelacyjna. Znowu się ta sama flaga otworzyła. Może babcia przyszła. Kręci? Troszeczkę ruszyło, ale ja chcę poluzować, żeby... Nic. Nie ma nic? Nie. No to tym razem false start. Nie, jest. Jest? To pewnie jakiś maluch, co? Jest. W ogóle nie było czuć. Maluszek znowu. Ale sam się odczuł. Może to ten sam. Może. Po prostu się nie ukłuł wtedy. No. I pomyślał, że wrócę teraz. Ale zaś jakiś inny. Jeszcze się na mnie zesrał. To na szczęście. Będzie dobry dzień. Nie chcę dać mu rybki. Złośliwa bestia. No, ale i uparta, jak to ten sam dwa razy. Za mocno no. Się nie ukuł, wrócił po rybkę. No nic. Ustawiamy z powrotem. Babci nie chcę przeprowadzić. Sam jest pazerny, chce się najpierw najeść. No, tak. Ale pokazał, co o tym myśli. Dobra, idziemy. Dwa razy ta sama flaga. Miejmy nadzieję, że... Ale przeważnie ostatnio tak jest, co? Jak ustawiamy, to przeważnie w tym samym miejscu ale się otwiera najczęściej. Ale popatrz, jaka jest odległość. Zobacz, pomiędzy no. Tą flagą, a tamtą flagą, a tą flagą jest ile? Raptem parę metrów no. I dwa uderzenia w tym samym miejscu. No, dokładnie. Dzisiaj można być na zewnątrz. Dzisiaj nie trzeba się spieszyć. Ręce nie zamarzają. Ale już jest ostatnia podlodówka tego roku. Na pewno, bo na przyszły tydzień zapowiadają ocieplenia. Może już się uda łódkę wyciągnąć. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że uda się, tylko że woda jest niska. Trzeba będzie popatrzeć, jak to będzie ze spuszczaniem łódek. Czy da radę ją spuścić w ogóle. Nasza łódka potrzebuje troszkę więcej zanurzenia, więc potrzebuje chociaż ze 3 stopy mieć pod łódką. Zobaczymy, jak to będzie. Ostatnio sprawdzałem ten boat launch, który lubię, który używam dosyć często, no i tam może być kiepsko, ale jest jeszcze jedna opcja. Zobaczymy, jak to będzie. Może zaczynają już wodę spuszczać powoli z tego jeziora. Dzisiaj lód pęka, strasznie osiada to wszystko, czuć normalnie, namiotem trzęsie czasami, jak to wszystko opadnie, więc podejrzewam, że zaczną więcej tamy otwierać, ta woda się podniesie akurat w tym miejscu, gdzie łódkę spuszczamy, no i że się uda na przyszły tydzień już
połowi coś z Łodzi, nie? No bo temperatury mają być już dodatnie na lód, to już ja się nie będę pchał, ponieważ z lodem różnie bywa, jak to siada, może popękać i ja się nie pcham. Bo ma już być i w nocy na plusie i w dzień, także. Tak, noc, dzień ma być na plusie. Zanim to się stopi, to jeszcze trochę czasu minie, chyba że jakieś deszcze przyjdą albo coś, ale tak, to mamy drugie wyjście, po prostu łódka. Na plusowych temperaturach już będzie można poszukać walleye pod Tamą, one będą tam szły na tarło i może coś tam się pobawimy wtedy, nie? Zobaczymy jak będzie. Ja mam taką cichą nadzieję, a jak wyjdzie, to zobaczycie sami. Dokładnie. Na razie idziemy dalej ławić do namiotu. I tak oto właśnie w taki sposób kończymy sezon podlodowy 2019-2020. Słońce zaszło za chmurami, ryby się w ogóle wyłączyły, zerwał się trochę wiatr, zrobiło się dużo chłodniej. No i będziemy się zbierać, po prostu siedzimy już przez 3 godziny, nawet nic nam nie przepłynęło, więc nie widzimy sensu dalej po prostu siedzieć i moczyć kija, zwłaszcza że jeszcze mamy parę rzeczy zaplanowanych na dzisiaj do zrobienia, więc na tym będziemy kończyli ten sezon. Mam nadzieję, że sezon na długie wędki, na łódkę będzie fajniejszy, ciekawszy, na pewno będzie dłuższy. No i jak coś, to do zobaczenia w następnym odcinku. Jeżeli wam się podoba to co robimy, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli subskrypcję zrobicie, to będziecie dostawali powiadomienia, kiedy następny film jakiś wychodzi. Postaramy się tych filmów robić więcej ryb pokazać, więcej różnych miejsc, oprócz tego w jaki sposób my łowimy, co nam działa, po prostu chcemy się z wami tym podzielić. A na razie to by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, dzięki, że byliście, cześć!